Hej! Hej! Ajudame! Ratunku! Cześć. Ty to przysłałeś? Tak. By mnie zdenerwować? Chciałem, żebyś przyszła do mojego apartamentu pogadać. Podoba ci się? Dostałem go od taty. Prezent za rodzinne podobieństwo. Roberta, para nada. Wiesz, że nie chcę być taki jak on. Nieźle ci idzie. Oby tak dalej, a będziecie identyczni. Roberta, quiero que entiendas que... Przysięgam, że nie miałem nic wspólnego z oszustwem. Ojciec namówił moich kolegów. Sądzili, że mi pomagają, ale nic o tym nie wiedziałem. Zamierzasz zrezygnować? Nie. Może podzielimy się władzą? Żartujesz? Musisz stanąć przed całą szkołą i przyznać, że schrzaniłeś sprawę i oszukiwałeś. Nie mogę ośmieszyć się przed ojcem. Świetnie. Więc odrzucam swoją propozycję. Daj klucz do windy. Nie. Klucz. Nie odchodź. Czeka na mnie taksówka. Zostań. Mam nowy apartament. Może się zabawimy? Co to za gierki? Nie jestem zainteresowana. Przygotowałem kolację. Więc ją zjedz. Taksówka czeka. Nie odchodź. Zrobiłem kolację. Jeśli chcesz, zmienię muzykę. Albo usiądziemy na balkonie i popatrzymy na księżyc i gwiazdy. Zostań, proszę. Będzie po twojemu, tylko nie odjeżdżaj. Proszę. Zrobię, co zechcesz. Roberta, zrób lo que tu quieras. Cześć. Jeszcze nie śpisz? Nie mogłam zasnąć. I myślałam o Santosie. To znaczy, Iñaki i Lupicie. Jasne, o Iñaki. Z czego się śmiejesz? To takie zabawne. Przepraszam. Myślę, że on nie jest chłopakiem twojej siostry. Co? Widziałam klucz w przyczepie, więc musiał tam ktoś być. To nieważne. Posłuchaj, oni spędzili razem noc. Chodzą ze sobą. Ufasz mi? Tak. Iñaki nie ma z tym nic wspólnego. Wiesz, co sądzę o przyczepie i kluczu? Chcieli odwrócić waszą uwagę. Tak myślisz? Owszem, może. Razem znajdziemy twojej siostrze chłopaka. Dobra, liczę na ciebie. Jasne.
pasado y a lo mejor no vuelve a sucedernos. Cásate bien, hay un adiós difícil de olvidarlo. Pero también se ve un amor que puede hacer milagros. Si una vez piensas en mí, tal vez cuando me ves, no sé feliz, quizás entre los dos aún hay algo de amor. Si alguna vez piensas en mí, quizás tal vez cuando me ves, no sé. Widziałaś, że nie ma Mimi. Biegłam tu na próżno. Dziwne. Więc jej nie będzie? Niemożliwe. Nie przegapiłaby tego durnego pokazu mody. Nie mów tak. Widziałam całkiem dobre i modne ciuchy. Twierdzisz, że te kretynki się postarały? A co? Tylko Mia zna się na modzie? Por Dios, Mia es la única fashion. Ustalasz kolejne trendy. Wszystkie nosimy to, co ona. Tak, ale czasem pojawiają się nowi dyktatorzy. Przecież one organizują tylko pokaz. Co wiesz, Celino? Uwielbiam tego projektanta. Co, Giovanni? Jako asystent przewodniczącego samorządu szkolnego zrobiłem mój pierwszy polityczny krok i rozmawiałem z Gandiją. Naprawdę? Jasne. I? Załatwiłem główny hol. Serio? Jesteś genialny. Tak. Dzięki. Nie do wiary. Dla tego samorządu liczą się ludzie, ich potrzeby i życzenia. Należycie do uczniowskiej elity. Ja na pewno. Wybacz. Jest pierwszą damą. Bądź dla niej miła. I już nie. Chcecie o coś zapytać, tak? Diego też załatwiał ten hol? Jasne, jest przewodniczącym. Wybaczcie. Miło, że się cieszycie. Ale czub. Co się stało? Wciąż myślisz o Diego? Nie wiem. Wszystko zaczęło się od rozmów o karierze modelki. Nie chciałabym stracić kontraktu. Nie przejmuj się. Znajomość z Almą da ci o wiele więcej. Masz rację. Poradzę ci coś. Zapomnij o Diego i poszukaj kogoś innego. Na pewno ktoś ci się podoba. Jasne, że tak. Jest taki jeden. Więc go poderwij. Na pewno cię nie odtrąci. Zgadza się. Kto to? Tomas. Tomas? Co? Nic. Przecież już z nim nie chodzisz. Skądże?